Dzień dobry, Słowiańska Agencja Prasowa. Ja nazywam się Szymon Gilis, a moim dzisiejszym gościem jest pan Przemysław Badura, który zajmuje się... Dzień dobry Państwu, nazywam się Przemysław Badura, jestem pracownikiem Muzeum Górnośląski Park Geograficzny w Chorzowie, czyli można tak prościej powiedzieć po ludzku skansenu chorzowskiego. Jestem pracownikiem działu nauki. Akurat w dziale nauki pracuję od niedawna, więc trudno powiedzieć, czym się tutaj tak będę zajmował jeszcze w przyszłości. Natomiast ja przez wiele lat byłem związany z edukacją, oprowadzałem wycieczki, prowadziłem lekcje i warsztaty muzealne. Dlatego myślę, że sobie porozmawiam dzisiaj o bardzo ciekawych rzeczach. No właśnie, o bardzo ciekawych rzeczach to za chwileczkę będziemy wspominać. Jak na razie to chcielibyśmy tutaj usłyszeć się na temat tego, czym Muzeum Etnograficzne zajmowało się w przeszłości, jakie ciekawe wydarzenia się na jego terenie odbywały oraz oczywiście o najbliższą przyszłość, chociaż no, niestety aura epidemiologiczna nie pozwala zbytnio dużo rzeczy robić, ale mi się wydaje, że przyszłość jednak jest bardzo miła i przyjemna, prawda? No miejmy taką nadzieję. Ja zacznę może od tej przeszłości, ponieważ no, z początki naszego muzeum sięgałem gdzieś tam jeszcze czasów przed II wojny światowej. Ponieważ takie plany utworzenia skansenów na Górnym Śląsku to jeszcze czasy przed II wojną. On miał być początkowo w parku Kościuszki w Katowicach. Tam został przeniesiony kościół syrenny, któremu się udało przetrwać wojnę. Natomiast jakby te plany zostały odłożone na później i dopiero w latach 60. je podjęto na nowo i zaczął skansen być budowany właśnie tutaj u nas już na terenie wtedy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku na atak geograficznie Chorzowa. No i początkowo, jak ten skansen został otwarty w 1975 roku, mieliśmy go dużo mniejszy, znaczy może obszarowo był równie duży, ale stały na nim tylko 33 obiekty i przez ten czas, już 45 lat, nam tych obiektów stopniowo przybywa. Staramy się, żeby były jak najciekawsze, jak najlepiej odwzorowujące dawne czasy. Obecnie mamy 35 hektarów ziemi, na nich mamy prawie 80 budynków różnej architektury, i takich dużych, i jakichś mniejszych, na przykład kapliczek. Mamy obiekty generalnie z Górnego Śląska i z Zagłębia Dąbrowskiego. Są to zarówno chałupy, zagrody całe bogatych i biedniejszych chłopów. Mamy też na przykład dwa kościoły. Jednym z takich ostatnio ciekawszych wydarzeń było przeniesienie, właściwie rekonstrukcja kościoła z Bytomia Bobrka na 500-lecie reformacji w 2017 roku. Mamy też budynki użyteczności publicznej jak areszt, jak karczma. Budynki przemysłu wiejskiego, na przykład właśnie Folusz, dzisiaj już taki trochę zapomniane rzemiosło. Mamy też oczywiście kuźnię, wiatrak z Grzawy, który jest o tyle ciekawym obiektem, że jest to prawdopodobnie jedyny sprawny wiatrak w Polsce, który mógłby prowadzić przemiał za pomocą tylko i wyłącznie siły wiatru. No i myślę, że wiele takich ciekawych rzeczy można u nas zobaczyć. A co do planów na przyszłość, no to tutaj jakby trudno powiedzieć, na razie walczymy z pandemią wszyscy. Nasze muzeum ma o tyle trochę lepiej, że zapraszamy Państwa właściwie niezależnie od tego, co się dzieje z wirusem, ponieważ my jesteśmy muzeum typu park, więc można do nas przychodzić. Ono jest cały czas otwarte, no i zapraszamy serdecznie. No i Muzeum Etnograficzne, jak to sam Pan stwierdził, ma bardzo dużo zabytków budowlanych i dzisiaj będziemy się tymi zabytkami budowlanymi zajmować. Dlatego moje pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o samą architekturę, gdzie w ogóle stawiano jakiekolwiek domy mieszkalne, czy było to spowodowane, nie wiem, bliskością wody, bliskością kruszców, a może jakiegoś drewna specjalnego, albo troszeczkę z innej strony, gdzie nie stawiano tego domu, bo też najprawdopodobniej były miejsca, które były wręcz zabronione jakimś tabu albo religią. Jak to wyglądało? Jeżeli mówimy o tym, gdzie stawiano, no to tutaj bym się skupił przede wszystkim na tym, że kiedy myślimy o tych czasach, które były gdzieś tam 200 lat temu, mniej więcej tyle lat mają te nasze chałupy, czy tam 150-200 lat, to oczywiście prawo własności też obowiązywało, więc no nie możemy postawić tego domu tak naprawdę, gdzie byśmy sobie chcieli. Więc trzeba go było zbudować albo na swoim, albo tą ziemię od kogoś kupić. Z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że mieszkańcy dawnej wsi, no to w 90 paru procentach byli rolnicy, którzy żyli z uprawy ziemi, więc nie chcieli też specjalnie pomniejszać swoich pól po to, żeby stawiać tam domy. Więc często budowano domy w obrębie swojej zagrody, na przykład wydzielano jakiś kawałek z niej i tam się budowało. Albo budowano na polu, ale z reguły gdzieś na jakimś jego skraju, żeby tej ziemi nie zabrać mimo wszystko za dużo. No i to może jest to mniej ciekawe,
ale to, gdzie nie budowano, to jest ta taka część, która myślę, że jest ciekawsza, no bo było dużo różnych zakazów, do których się trzeba było stosować. Część ich wynikała gdzieś tam z praktyki budowlanej, część z wierzeń ludowych. No i na przykład nie można było budować domów tam, gdzie krzyżują się ścieżki, także takie ścieżki trochę bardziej dzikie, nie, wydeptane przez zwierzęta, jak i również tam, gdzie na przykład skrzyżowały się spływające wody. To z jednej strony, no wiadomo, miało swoje gdzieś tam techniczne umocowania, no bo nikt nie chciał, żeby mieć później w domu mokro, żeby to się nam przesiąkało przez fundamenty albo przez ściany. Natomiast ludzie wtedy wierzyli, że jeżeli będą to takie miejsca krzyżujące się, to wtedy może to sprawić, że raz, że dobrobyt odejdzie z domu, że ludzie będą się też włóczyć i nie było to miejsce dobre. Nie można też było budować w okolicy źródeł, ponieważ wtedy uważano, że źródła często ściągają pioruny i to może nam zaszkodzić. Tak samo w miejscu, w którym wcześniej trafił piorun, nie budowano domów, to nie tak, jak dzisiaj uważamy, że piorun nie trafia dwa razy w to samo miejsce. Wręcz przeciwnie, jeżeli był dom, który wcześniej spłonął od pioruna, no to wręcz było zakazane budowanie w tym samym miejscu. Jeżeli budujemy na miejscu jakiegoś wcześniejszego budynku, który nie spłonął od pioruna, tylko z jakichś innych względów zniknął, no to trzeba było budować dokładnie na tych samych fundamentach. Nie można tego było robić tak jakby na krzyż, tylko musiało być dokładnie w tym samym miejscu, ten dom musiał być zbudowany. A jeżeli chodzi o jakieś takie miejsca lepsze do zakładania, bo może nie domów, no bo domy to jednak jest takie przedsięwzięcie trochę mniejsze, ale jeżeli chodzi o zakładanie osad, czy jakichś takich no już poważniejszych budowli, to bardzo często uważano, że dobrym miejscem jest to, gdzie lubi przebywać bydło rogate. To bydło rogate, myślę, że dzisiaj nam w rozmowie się będzie też częściej przewijać, bo tam, gdzie bydło dobrze, gdzie lubiło się paść, gdzie wypoczywało, tam, gdzie też ludziom się przyśniło bydło rogate, tam było, to miejsce było uważane za miejsce dobre do budowy pod nową osadę na przykład. Przytoczę coś też od siebie, ponieważ co do tych krzyżujących się dróg, niekoniecznie ludzkich, ale także i zwierzęcych, to ciekawym zabobonem było to, że w dawnych czasach przecież ku święta dziadów, gdy palili na rozdrożach ognie, to właśnie robili to na rozdrożach, więc mi się wydaje, że to skrzyżowanie dróg nie tylko i wyłącznie tyczy się złego miejsca i wędrówek różnego rodzaju parszywych ludzi, ale także, żeby te duchy nie nawiedzały tego miejsca przy budowie domu. Ale wracając do tych zwierząt, ja mam tutaj parę takich fajnych przypowieści z dawnych, dawnych lat, że nie budowało się domu tam, gdzie koty lubiły się wylegiwać, a sypialnia w domu powinna być tam, gdzie owce śpią. Czy to prawda? Przyznam się, że tutaj może to być o tyle problematyczne, bo nie w każdej wsi hodowano owce. Więc no, a gdzieś mimo wszystko trzeba budować te sypialnie. I akurat tutaj bym szedł bardziej w taki pragmatyzm, że znaczy w ogóle, jeżeli będziemy mówić o wnętrzu takiego domu chłopskiego, o usytuowaniu jakby już sprzętu w środku, czy konkretnych pokoi, po co były, to musimy sobie powiedzieć o tym, że ludzie kiedyś nie mieli takich typowo pomieszczeń sypialnianych. Te sypialnie, znaczy te pomieszczenia często spełniały różne role, więc wątpię, żeby w XIX wieku ktoś na wsi, jeżeli mówimy o chłopach, jeżeli mówimy, nie mówimy gdzieś tam o szlachcie, tylko o takich zwykłych mieszkańcach jak my dzisiaj, no to oni nie mieli osobnego pomieszczenia sypialnianego, więc raczej bym tutaj nie szedł w takie coś, że tam, gdzie skąd widać owce albo gdzie mamy blisko do owiec, tam budujemy sypialnię. Co do kotów, no koty to też w ogóle są takie zwierzęta, które mają mnóstwo znaczeń, tak samo jak te drogi. Jeżeli otworzymy słownik symboli, to myślę, że ta droga będzie miała no, co najmniej kilka albo kilkanaście stron różnych symboliki drogi. Więc akurat tutaj bym był ostrożny. Do tych opracowań, do których ja dotarłem, to przede wszystkim zwracano uwagę na bydło. Kot się też będzie nam pojawiał, ale w trochę innym zagadnieniu, raczej jako takie zwierzę też niezbyt lubiane, mimo że gdzieś tam walczy z tymi domowymi szkodnikami, to jednak no te koty, no myślę, że to powiemy sobie jeszcze za chwilę, ale one no nie są takimi zwierzętami, które by nam coś dobrego miały dać, więc może to faktycznie miejsce, gdzie się wylegują koty, też nie być najlepsze, to ja bym się mógł zgodzić.
Jeżeli chodzi o sam pragmatyzm budowy takiego domu, to prawdopodobnie większość z nas, nowożytnych ludzi, zna takie coś jak feng shui. Mhm. I tutaj troszeczkę do tego będę pił, bo chodzi mi właśnie o ustawienie domu. Według filozofii feng shui, oczywiście ustawienie domu, jak i wszystkich rzeczy, które w nim są zawarte, jest bardzo ważną rzeczą. Chodzi o przepływ energii, tego ki, które się gromadzi, ale też w tej chwili, jak na przykład buduje się dom i chce podejść do niego w sposób bardzo ekologiczny oraz pragmatyczny, to na przykład większość oszklenia domu ustawia się na południowej ścianie, żeby jak najwięcej tego światła wpadało do domu. Jak to wyglądało w dawnych czasach? Znaczy, jeżeli mówimy o dawnych czasach, to ja bym tego feng shui bardziej szukał w środku, we wnętrzu, w ustawieniu tego sprzętów domowych i izb, niż bardziej w tym, żeby budować dom na i myśleć o tym przy budowie domu właśnie, żeby nam ładnie było, dobrze było nasłonecznione, czy żeby w jakiś inny sposób ten przepływ energii był dobry. Na pewno orientowano już od bardzo dawna kościoły, że właśnie, że prezbiterium było budowane tak, żeby ono wskazywało nam wschód i to jakby jest fakt na pewno, ale żeby tak budowano, żeby orientowano albo budowano w jakiś specjalny sposób chałupy wiejskie, to tutaj raczej bym takiego czegoś się nie doszukiwał. Oczywiście tam, gdzie była ta możliwość, no to budowano, znaczy starano się tak ustawić chałupę, żeby ona stała frontem do na południe, żebyśmy mieli więcej światła. Ale generalnie nasi przodkowie jakby te okna nie były dla nich tak istotne jak dla nas. Oni tego światła tak niekoniecznie szukali, bo to światło mieli albo i nie mieli na zewnątrz. Natomiast okna były takim miejscem trochę niebezpiecznym, tak jak próg, tak jak inne takie miejsca. Znaczy w ogóle w budownictwie dawnym było wiele miejsc granicznych, które miały szczególne znaczenie, na które my już dzisiaj nie zwracamy uwagi. I okno było jednym z takich, które było, to jakby nie chodziło o to światło, tylko chodziło o jego inne funkcje. Myślę, że możemy o tym wspomnieć teraz albo za chwilę, kiedy to będziemy przechodzić do takich ogólnych, no właśnie specjalnych miejsc w domu. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o nasłonecznienie, to w ogóle jeżeli będziemy brali pod uwagę chałupy bardziej pierwotne, no to będziemy mieli tam bardzo małe okna albo w ogóle tylko takie świetliki czy też dymniki budowane w dachach, przez które tego światła wpadało bardzo mało. I tu jakby to nie była najważniejsza funkcja tego okna, żeby wpadało przez nie światło, mimo że no, my dzisiaj sobie nie wyobrażamy bez tego naszego funkcjonowania. No to przejdźmy może do kolejnego tematu. Z czego to w ogóle było budowane? Bo na przestrzeni lat chyba najbardziej popularnym materiałem, z którego można było budować, jest po prostu drewno. Ale oczywiście pojawiały się różnego rodzaju podmurówki z cegły, z kamienia, były oczywiście klepiska z tłustej gliny, później wykładane to wszystko było deskami, dechami grubymi. Ale mnie interesuje jeszcze jedna rzecz, bo na przełomie kilkunastu lat pojawiało się nieraz w telewizji publicznej, jak i w internecie, filmy o takim zjawiskowym kawałku drewna, który nazywa się drewnem księżycowym. Co to jest? No właśnie, co to jest to drewno księżycowe? Myślę, że niektórzy mogli o tym w ogóle nie słyszeć, bo tak naprawdę to jest trochę mit, trochę prawda, jak w większości zresztą mitów. Drewno księżycowe prawdopodobnie wymyślił sobie pan Erwin Thoma, to taki austriacki leśnik, który no, pracował w lasach. Na tym drewnie się na pewno znał z racji swojego zawodu, ale w pewnym momencie założył firmę, która zaczęła produkować domy z drewna księżycowego, czyli z drewna, które miało być ścinane parę dni po pełni albo w pełni księżyca. I to drewno miało mieć cudowne właściwości, miało być ogniotrwałe, miało się go nie imać żadne pleśnie, grzyby czy inne niepotrzebne i nieprzyjemne sprawy. Takie domy mają przetrwać kilkaset lat. No, ta firma ma chyba około 20 czy tam 30 lat, więc jeszcze tego nie można aż tak dobrze zweryfikować, na ile są trwałe. Natomiast to wszystko opiera się na tym, że księżyc napełnia wilgocią pnie drzew i że kiedy tego księżyca zaczyna ubywać, to też zaczyna ubywać tej wilgoci. I dlatego po pełni trzeba ścinać te drewna, żeby było jak najmniej wilgotne i przez to lepiej, dzięki temu lepiej schły. I myślę, że to wszystko, o ile ja szczerze mówiąc tak dość sceptycznie bym do tego podchodził,
Natomiast to wszystko pochodzi z wiary wcześniejszych zwierzeń, że drewno, w którym jest mniej wilgoci, znaczy właściwie zwierzeń, to chyba akurat jest prawdą, że drewno, w którym jest mniej wilgoci, to drewno lepiej schnie i się nie parczy przy schnięciu. Dlatego też nasi przodkowie, kiedy ścinali drewno na budowę domu, robili to właśnie zimą. Wtedy faktycznie ta wegetacja roślin jest zatrzymana, soki wolniej krążą i takie drewno no, faktycznie naprawdę, naprawdę lepiej schnie i to akurat jest fakt. No a jeżeli jesteśmy przy tych dawnych budowniczych, no to tak samo musimy sobie patrzeć na to, na czasy. Czasy może się zmieniają, ale ludzie są tacy sami. Czyli tak jak dzisiaj mamy bogatych i biednych, no to oczywiście tak samo było dawniej. Akurat jeżeli chodzi o budowę domów, no to i ci bogaci, i ci biedni budowali raczej z domów, raczej z drzew iglastych. Przy czym no, bogaci z tych twardszych, na przykład jak modrzewia, biedniejsi z sosny. Ta sosna była bardzo popularna. Starano się też, żeby ta dolna belka, czyli podwalina, była z reguły dębowa, tam gdzie się to dało, gdzie jeżeli to były jakieś takie, czy może nie w tych najbiedniejszych chałupach, ale generalnie ci średnio zamożni i bogaci zawsze mieli podwaliny dębowe po to, żeby one wytrzymywały jak najdłużej, no bo to ta belka, która musiała cały ciężar domu wytrzymać. Więc budowano przede wszystkim właśnie z tych materiałów. Natomiast jeżeli chodzi o samo drewno, to też nie mogło być każde drzewo. Oczywiście cieśla szedł do lasu i on wybierał te drzewa, które się nadawały, więc on patrzył jakby z jednej strony z tej takiej czysto technicznej. Chodziło o to, żeby drzewo oczywiście było proste, żeby gdzieś tam nie miało za dużo sęków, żeby nie było poskręcane. Ale oprócz tego były też takie różne zagadnienia, powiedzmy, bardziej związane z wierzeniami. Czyli na przykład oczywiście drzew, na których ktoś wyrzeźbił krzyż, nie można było ściąć, no bo takie drzewo było zakazane. Także jeżeli rosła jemioła, to takich drzew się nie ścinało. Ale z drugiej strony nasi przodkowie też nie ścinali łatwiznę, bo jeżeli drzewo już zostało wywrócone przez wiatr, to nie wywrócił tego drzewa wiatr, tylko prawdopodobnie zły duch, który gdybyśmy użyli takiego drzewa do budowy domu, dalej mógłby nam szkodzić, więc tego się nie robiło. Podobnie z drzewami, w które uderzył piorun. Pioruny nie uderzały w byle jakie drzewa, tylko w takie drzewa, w których siedział diabeł, więc takiego drzewa nie można było użyć do budowy domu. Jeszcze też takim ciekawym zagadnieniem jest to, że niektóre drzewa iglaste mają gałąź, która rośnie prosto do góry, tak zwaną świecę albo gromnicę. Takiego drzewa też nie można było użyć, ponieważ użycie takiego drzewa by skutkowało bardzo szybką śmiercią jednego z domowników. Więc no takie były zakazy, o których my dzisiaj no sobie w ogóle nie zdajemy sprawy, ale one faktycznie funkcjonowały w życiu naszych przodków. Następnie trzeba było te drzewa oczywiście ściąć, później trzeba było jeszcze w lesie tak delikatnie obrobić. Budowało się z nich takie, no powiedzmy, takie małe kopce, w których one sobie leżakowały, nakrywało się to wszystko daszkiem i takie drzewa powinny leżakować do wiosny co najmniej, a najlepiej przez cały przyszły rok. Na sam koniec organizowało się taką zwózkę, na którą się zapraszało sąsiadów, zapraszało się krewnych. Co też ważne, trzeba było ładować tak na te drzewa nawozy, żeby cieńszy koniec drzewa był zawsze z tyłu, a korzenie z przodu wozu, bo to też było bardzo istotne. Następnie zwoziło się to już na miejsce budowy. No i przy okazji trzeba było zorganizować gościnę dla wszystkich uczestników. Tych gościń w ogóle kiedyś było dużo, więc co okazja, to nasi przodkowie starali się to świętować. Dobrze zrozumiałem. Ja kiedyś, oglądając film Konopielka, tam była taka sytuacja, że główny bohater i mężczyzna w domu miał przed domem posadzone drzewo, które on powiedział, że jak się go zetnie, to on umrze. A jeżeli na przykład ktoś umarł już i miał takie drzewo, czy z takiego drzewa dałoby się coś zrobić? Ja akurat o tym nie słyszałem, ale tak jak no, biorąc na analogię różne inne wierzenia, to przypuszczam, że nasi przodkowie by takiego drzewa nie ruszyli. Że jeżeli to drzewo było w jakiś sposób, może nie tak zaklęte, jak nam się to kojarzy, że przyszedł czarownik i zrobił jakieś tam czary z księgą i z przyzywaniem demonów, albo tak, nie takie rzeczy, które nam dzisiaj kreuje Hollywood i filmy, tylko tak w ten sposób to drzewo też już było
no, zaklęte przez to, co ten gospodarz powiedział, więc jego by się na pewno nie użyło do budowy domu. Myślę, że no, w ogóle by się go nie używano, jego by traktowano z takim trochę nabożnym szacunkiem i wręcz lękiem, więc no, takie drzewo byłoby bezpieczne. No dobrze, a kto nie mógł budować takiego domu? Bo z tego, co ja tak nie wiem, czysto hipotetycznie mogę sobie już wywnioskować, to na pewno mężczyźni to byli główni ludzie, którzy budowali ten dom. I to nie ze względu, że na przykład nie wiem, mężczyzna, pan domu, tylko chodzi bardziej o tężyznę fizyczną, bo tutaj trzeba się pochylić, tutaj trzeba było dźwignąć. No i obróbka drewna też nie była najłatwiejszym zajęciem, wymagało to jednak siły fizycznej. Ale na przykład jest też tabu na przykład związane z robieniem ciast różnego rodzaju. Że na przykład kobieta w trakcie menstruacji powodowała, że ciasto stawało się zakalcem. Czy w trakcie budowy domu też były takie tabu? Kto nie mógł budować domu? Znaczy, jeżeli jeszcze zaczynamy od tych kobiet, menstruacji i innych takich spraw, to akurat nasi przodkowie mieli dużo takich jakby momentów granicznych. Akurat w naszej kulturze chyba menstruacja nie była aż tak mocno nie wiem, powiedzmy piętnowana, ale na przykład czas ciąży czy czas połogu był takim bardzo czasem granicznym, kiedy ta kobieta była tak jakby trochę zawieszona pomiędzy światem żywych, a światem tym takim poza pojmowaniem. I ona raczej, znaczy też oczywiście była słabsza fizycznie, trzeba było o nią dbać i ją chronić, więc ona raczej na takiej budowie by się nie pojawiała. Tak jak pan powiedział, no to głównie domena mężczyzn, ale musimy pamiętać o tym, że mamy akurat przy budowie domu, mamy wykwalifikowaną ekipę, mamy cieśli, którzy ten dom budowali, bo domów no, nie budowali wcześniej tacy zwykli mieszkańcy wsi, tylko to była wynajęta ekipa. Dlatego te główne prace, bo to nie była łatwa sprawa, żeby zrobić te wszystkie łączenia ciesielskie, żeby ta chałupa się po prostu nie rozpadła, to nie można było tych bali drewnianych poukładać jeden na drugim, tylko trzeba to było odpowiednio potrafić zrobić. Główne prace wykonywała no, wynajęta ekipa, tak byśmy to dzisiaj powiedzieli. Natomiast gospodarze, czy tam przyszli mieszkańcy tego domu, pomagali. Pomagali właśnie przy zwózce drewna, przy tym, żeby tych cieśli nakarmić, przy innych pracach. Także no myślę, że tutaj akurat kobiety, no na pewno akurat przy tym opcji karmienia by się na pewno pojawiały. I nie było tak, że ktoś tam miał jakąś całkiem zabronione wejście. Chociaż też są takie przypadki, że na przykład jeżeli przychodził ktoś obcy koło budowy, to jego się łapało i ten obcy później musiał się wykupić. Czy to jakimś pieniądzem, czy jakimś no, formą napitku dla budowlańców. Także tutaj ja tak często powtarzam, że czasy się zmieniają, ludzie nie, więc tutaj na tych budowach też się odpowiednio trzeba było czasami ją poświęcić tym. Zresztą poświęcenie budowy to też myślę, że zaraz sobie porozmawiamy. Więc to jakby zadanie głównie męskie, ale kobiety też się tam czasami pojawiały jako pomoc. Dotarłem też do takich opisów budowy, ale akurat już późniejszej, z dwudziestolecia międzywojennego. Tam akurat budowano dom z cegieł i tam kobiety i dzieci zarówno już bardzo dużo pomagały. Była wynajmowana ekipa, która robiła już takie bardzo prace, powiedzmy, które wymagały fachowej wiedzy, ale większość to budowali sami przyszli mieszkańcy, no i właśnie tutaj obojętnie, czy to mężczyzna, czy kobieta, każdy musiał pomagać. Jednak budowlańcy do dzisiaj mają pewnego rodzaju przywarek, która już wiadomo z jakich czasów pochodzi, bo naprawdę bardzo dawnych i lubią sobie nieraz wypić przy budowaniu takiej chałupy. Ale przejdźmy do podstaw budowania takiej chałupy, bo mnie też bardzo interesuje to, jak wyglądały, albo inaczej, jakie magiczne rzeczy wykonywało się przy tworzeniu fundamentu. Tak, to jest bardzo ciekawy temat, bo my sobie tak nie do końca zdajemy sprawę. Mamy dzisiaj miejsca, gdzie chcemy sobie zbudować dom. Czasami przy jakichś wielkich budowach, kiedy buduje się naprawdę, nie wiem, nową autostradę albo katedrę czy coś takiego ważnego, wmurowuje się kamień węgielny, który tak naprawdę jest często jakąś po prostu tablicą z imieniem czy tam nazwą fundatora. I takie coś jeszcze czasami funkcjonuje w naszej świadomości. Natomiast wcześniej, w wiekach, no już w średniowieczu, a najstarsze takie przykłady archeologiczne gdzieś znajdowane są w neolicie, datowane na neolit, funkcjonowało coś takiego jak ofiara zakładzinowa.
Ofiara zakładzinowa u Słowian w swoich początkach była ofiarą krwawą i to była ofiarą krwawą ludzką. Oczywiście nie znaczy to, że w momencie, kiedy ja sam budowałbym swój dom 1000 lat temu, czy tam 2000 lat temu, no to bym szukał kogoś do zamordowania. Wyglądało to wtedy, znaczy ta ofiara taka krwawa z ludzi, ona była faktycznie, ale ona była ofiarą składaną przy fundacji, przy budowie wielkich rzeczy, kiedy zakładano nową osadę, kiedy jakiś książę czy tam inny władca by budował swój pałac, to faktycznie. Natomiast no nie każdy chłop, który mieszkał 2000 lat temu na wsi, musiał zamordować kogoś z rodziny czy jakiegoś tam niewolnika, żeby zbudować sobie dom. Musimy o takich rzeczach pamiętać. Ale te krwawe ofiary zakładzinowe były jak najbardziej na porządku dziennym. I ona tak ewoluowała. Początkowo byli to faktycznie ludzie, najczęściej niewolnicy. Później ona ewoluowała w duże zwierzęta, takie jak koń lub jak krowy. Mamy badania archeologiczne, które znajdują pod na przykład wałami ziemnymi z Gdańska znaleziono czaszki turów. Pod Gnieznem znaleziono czaszki krów. Więc faktycznie te zwierzęta były poświęcane po to, żeby no, mieszkańcom przyszłego grodu czy domostwa się dobrze żyło. A w XIX wieku ta ofiara dalej, znaczy ciągle ewoluowała, ale już w stronę koguta i ptactwa domowego, które również było poświęcane po to, żeby złe siły się do naszego domu nie imały, po to, żeby nam, którzy będziemy mieszkać w tym domu, się żyło dobrze i dostatnio. Jeszcze taką formą przejściową pomiędzy krową, czy tam bydłem generalnie rogatym, a kogutem był koń. I o tym na przykład pisze Kolberg, że w tomie o województwie chełmińskim, czy o ziemi chełmińskiej, pisze, że pewien gospodarz, naprawiając podwalinę, znalazł pod nią zakopaną czaszkę końską. To musiał być starszy dom, więc on jakby nie rozumiał istoty znaleziska. Gospodarz pozbył się jej, a od tego momentu opuściło go jednak powodzenie i zniknął dla niego wszelki spokój. Historia ta kończyła się tak, że ten gospodarz, żeby zresztą za radą starszych, żeby tą złą dolę odczynić, odnalazł tą czaszkę. Na szczęście zakopał jeszcze raz i to dobro wróciło do niego. Także był uratowany. Ale mamy te ofiary krwawe. Myślę, że jeszcze w XIX wieku ta krwawa ofiara z koguta mogła się mimo wszystko pojawiać przy budowie domu, bo to tak dość długo się utrzymało. Natomiast ona w czasie zostaje później zastąpiona przez ofiary bezkrwawe, przez głównie układanie ziaren zbóż pod podwalinę, czy też pod pecki, bo mamy takie jakby dwa główne... Znaczy kiedyś jak budowano dom, to budowano go albo na fundamentach, ale to z reguły tam, gdzie była jakaś większa różnica poziomów, albo na tak zwanych peckach. Te pecki to były często dębowe, ale generalnie takie drewniane, duże kloce drewna, którymi się po prostu jakby poziomowało grunt i na nich się układało podwalinę. Czyli no, tam była taka jakby przestrzeń powietrza pod domem, czy pod podwaliną. I na tych peckach układano właśnie albo ziarna zbóż. Czasami to były święcone w Dzień Świętego Jana albo w oktawę Bożego Ciała. Dzieła. Były też na przykład zakopywane gromnice pod peckami albo pod podwaliną. Mieliśmy też monety, żeby w domu nigdy nie brakowało pieniędzy. Że tych różnych takich form ofiary było całkiem dużo. One były często właśnie wkładzione na tych pierwszych belkach, później były na tych peckach, później były przywalane podwaliną i to był jakby finał budowy pierwszego dnia. Później się robiło taką drobną gościnę, żeby ugościć tych cieśli. Poza tym też było bardzo ważne, żeby przy budowie domu, żeby często robić gościny, bo wtedy, no, tutaj się mówiło gościna, ale generalnie tak byśmy powiedzieli, byśmy imprezy dla sąsiadów, dla okolicznych mieszkańców, po to, żeby nikt nam tego domu nie zazdrościł, bo jeżeli nam ludzie będą domu zazdrościć i zawiścić, to nam się będzie wtedy w nim źle mieszkało. Tak ludzie kiedyś wierzyli. Ponadto o tego cieśle, który budował nam dom, trzeba było dbać specjalnie, bo ten cieśla też miał taką specjalną rolę w swoim w budowie domu. To znaczy on był często osobą trochę spoza lokalnej społeczności. Ci cieśle podróżowali troszkę więcej
i oni trochę więcej życia widzieli, a jako tako byli trochę podejrzani. Uważało się, że cieśla, jeżeli by chciał, to mógłby sporo domownikom zaszkodzić. Było takie wierzenie, że jeżeli cieśla, znaczy, że jeżeli przy budowie domu jakoś podpadliby, przyszli mieszkańcy albo go niedostatecznie ugościli, to cieśla mógł nawet podczas budowy domu, jeżeli pragnął śmiertelności albo się zemścić w jakiś sposób na mieszkańcach, to chodził dookoła domu, uderzał toporem w belki i mówił: ile tutaj węgłów, niechaj tyle będzie u marlaków. O węgły tutaj chodzi o wszystkie belki, które mamy w chałupie, więc ich tam albo z 9, albo z 11 mogło spokojnie być, więc taki cieśla miał również taką moc trochę złowieszczą. Uważało się też, że cieśla przy budowie domu koniecznie musi zakląć coś albo kogoś, zakląć w sensie takim śmiertelnym, i że ten ktoś niedługo umrze. Dlatego proszono cieśle, żeby on zaklinał robactwo, które jest wszędzie dookoła, ale równie dobrze, gdybyśmy mu podpadli, no to mógłby zaklęć no kogoś z rodziny. Dlatego o cieśle się dbało, były właśnie imprezy z okazji zakładzin, były tak zwane ocapiny. Ocap to jest taka belka nad drzwiami, taka często trochę przeszklona, więc były ocapiny, było popłatne od płatwi, czyli ostatnie jakby belki drewnianej. Były też na przykład wiechowe od zawieszenia wiechy. No i na końcu jeszcze były wprowadziny. Akurat na wprowadziny no to często już cieśla nie był zapraszany, tylko sąsiedzi i rodzina. Ale na przykład oczywiście zależało to od bogactwa, zamożności przyszłych mieszkańców. Ci najbiedniejsi nie robili każdej gościny, ale zawsze zakładzinowe i wiechowe jako te ostatnie musiały być, żeby zapewnić sobie później pomyślność do mieszkańców. Dobra, ale w dalszym ciągu, trzymając się tego tematu rozpoczęcia budowy, ja natrafiłem na takie informacje, że niedobrą rzeczą było rozpoczynanie budowy domu w poniedziałek. Lepszą rzeczą byłoby na przykład środa, czwartek. I mam pytanie, czy jest jeszcze jakiekolwiek tabu dotyczące się właśnie tego rozpoczęcia budowy, czy są jakieś inne przesądy, które mówią o tym, że nie powinno się w taki sposób, albo w taki dzień, w taką godzinę rozpoczynać budowy domu. Mhm. Bardzo często przy budowie domu, ale nie tylko przy budowie, będzie się nam pojawiał motyw pełni. Bardzo dobrym momentem do rozpoczęcia budowy była pełnia, więc to z jednej strony, a z drugiej strony albo środa, albo sobota. Te dwa dni były jakby tutaj dla budowy najlepsze, więc mamy dla rozpoczęcia budowy, bo to chodziło o rozpoczęcie, ale to jakby pokrywa się z tym, co Pan mówił, więc mamy tą pełnię jako istotny dzień. Ale ja bym tutaj chciał jeszcze poruszyć taką inną sprawę, bo powiedział Pan, teraz Pan powiedział przesąd, wcześniej powiedział Pan zabobon. A to są takie trochę słowa, które u nas w muzeum są trochę takimi słowami niezbyt dobrze widzianymi. Ale nie chodzi mi zupełnie o to, żeby tutaj się jakoś wymądrzać albo Pana upominać, tylko chodzi mi o to, żebyśmy trochę spojrzeli na to inaczej, tak jak patrzyli na to nasi przodkowie. Ponieważ te słowa może nie są jakoś bardzo, bardzo negatywne, aczkolwiek no, gdzieś tam jakiś taki trochę pejoratywny wydźwięk mają. A my musimy, kiedy patrzymy na to, co wierzyli nasi przodkowie, mimo że nam się to tak początkowo wydaje śmieszne, dziwne, czasami może nawet głupie, to musimy spojrzeć na to, że oni obserwowali świat tak samo, jak my obserwujemy, i interpretowali go zgodnie ze swoim stanem wiedzy. My dzisiaj, każdy z nas ma, chodził do szkoły, z różnym skutkiem, ale generalnie chodził, ma dostęp do internetu, a dzięki internetowi może zobaczyć przez Wikipedię, czy jakąś inną stronę, praktycznie każdą wiedzę, którą my mamy dostępną generalnie dla ludzkości. Oczywiście może bez tam jakichś najbardziej hermetycznych nauk, ale możemy wiele rzeczy sprawdzić. No i też o tym świecie wiemy bardzo dużo. A nasi przodkowie nie chodzili do szkoły, bo mimo że gdzieś tam ten obowiązek szkolny się już w XIX wieku pojawia, to on jednak nie był respektowany i nikomu jakoś specjalnie na tym nie zależało, żeby ci wszyscy ludzie chodzili do szkoły. Z drugiej strony uczyli się tą wiedzę czerpali od swoich najbliższych, od tego, co powiedziała babcia, co przekazał dziadek. Czasami ksiądz coś powiedział, to on był trochę bardziej uczony, ale ci tacy najbardziej uczeni księża to też nie pchali się na jakieś małe probostwa, tylko siedzieli w miastach i tam mieli swoje zadania w kuriach na przykład. No a jeszcze to, że nasi przodkowie w ogóle, z tego akurat nie zdajemy sprawy, że oni w ogóle się nie poruszali w sensie geograficznym. Oni jak urodzili się w jednej wsi,
to znali ją doskonale, znali kilka dookoła, wsi dookoła. Parę razy w roku albo w życiu jechali do najbliższego miasta na jakiś jarmark, a oprócz tego to całe życie spędzali w tym jednym miejscu i oni to, co widzieli, interpretowali na swój własny sposób zgodnie ze swoim stanem wiedzy. Czyli na przykład jeżeli jakiś chłop został znaleziony w polu o 12 czy tam może 12, nie, o 16 na przykład, jak leży martwy i nie ma żadnych śladów, że go coś zaatakowało, no to twierdzili, że to jest południca. No my dzisiaj wiemy, że raczej południcy nie ma, ale my to interpretujemy na swój sposób. Oni to interpretowali na swój. No i mimo, że jakby to opierało się na błędnych albo na niezgadzających się z naszą dzisiejszą wiedzą założeniach, to mimo wszystko ta magia była o tyle skuteczna, te wierzenia i ta magia była o tyle skuteczna, że oni, bojąc się południcy na przykład, nie wychodzili w pole albo robili sobie przerwy i mimo to przed tym udarem słonecznym się chronili, więc to nie jest tak, że to wszystko, w co oni sobie wierzyli, jest dziwne, głupie, tylko dużo z tych rzeczy jakby miało, było skuteczne. No a oprócz tego no, musimy pamiętać o tym, że oni zupełnie inaczej ten świat postrzegali. Też jeszcze jeżeli na przykład powiemy o, niedawno były święta Wielkiej Nocy, więc możemy powiedzieć, że jest taka tradycja oblewania się wodą w lany poniedziałek. A jeżeli powiemy, że jest taki zabobon oblewania się wodą w lany poniedziałek, to będzie zupełnie inaczej brzmiało. Dlatego już tutaj kończąc mój trochę przydługi wywód, starajmy się, znaczy my staramy się używać takich słów neutralnych jak wierzenia. Natomiast no, zdaję sobie sprawę z tego, że to pewnie nie było po to, żeby jakoś te wierzenia naszych przodków wyśmiać, tylko po prostu no, tak często to funkcjonuje w naszym słowniku, że się mówi właśnie czasami zabobon czy jakieś inne tego typu słowa. Tak, bardzo dobre spostrzeżenie, żeby jednak zwracać uwagę na to, co się mówi, bo jednak to, w jaki sposób mówimy, też będzie świadczyło w późniejszym czasie o tym, jak postrzegamy nasz świat. Więc tak, bardzo dobre spostrzeżenie. Tak samo jak kiedyś dostałem informację o tym, że są rekonstruktorzy i odtwórcy wczesnego średniowiecza. I tutaj była informacja o tym, że lepiej mówić odtwórcy, ponieważ rekonstruować można rzeczy, a nie samą historię. I tutaj właśnie z tymi wierzeniami tak też twierdzę, że powinno się mówić. Więc pomówmy o tych wierzeniach. Chodzi mi tutaj, jeżeli chodzi o wierzenia, o zakończenie właśnie tej budowy, bo to jest też bardzo ważny moment dla w sumie każdego budującego, bo już chce się wprowadzić do tego domu. Jednakże są tradycje, które no, trzeba było spełnić, żeby ta budowa się zakończyła. No, na pewno trzeba było zapłacić budowlańcom. Na więźbie dachowej, już chyba po położeniu dachu, trzeba było coś umieścić. I tutaj w różnego rodzaju regionach Polski różnorako się to nazywało. No i oczywiście musi być impreza, prawda? Oczywiście, impreza zawsze. Znaczy, ja akurat najczęściej spotykam z wiechą, czyli że to było wiechowe, czy tam zakładanie wiechy, podnoszenie wiechy, tego typu rzeczy. Ale to właśnie były, jak już wspominałem, jeden z takich dwóch obowiązkowych punktów gościny, która przy budowie była, czyli te zakładziny i wiechowe było zawsze, żeby temu, z jednej strony, żeby sąsiedzi nam nie zazdrościli i żeby nam się dobrze żyło, z drugiej strony, żeby ten cieśla nam jeszcze czegoś złego nie spłatał. Z drugiej strony mamy już tą samą imprezę przenosin tak zwanych, na którą się już raczej nie zapraszało cieśli. Ale tutaj ciekawą rzeczą jest to, że zanim doszło do przenosin, a dom już był ukończony, to my nie mogliśmy sobie tam tak po prostu zamieszkać. Oczywiście znowu te wszystkie rzeczy najlepiej było robić w pełni, bo nam się tutaj ten motyw powtarza. Ale bardzo dobrze by było, żeby do tego domu najpierw weszły jakieś zwierzęta. I to też nie byle jakie. Często był to kogut, często była to kura, czasami kot. Nie wiem, jakie one mają ze sobą związek, oprócz tego, że wszystkie są na literę K, ale to na pewno nie o to chodzi. Chodziło o to, żeby jeżeli coś złego w tym domu jest, żeby przeszło najpierw na te zwierzęta, a nie na gospodarzy. Takiej kury, znaczy kota się generalnie raczej wtedy nie zabijało zbyt często, ale takiego koguta czy takiej kury później się nie zabijało. One sobie musiały spokojnie dożyć starości i zdechnąć same, ponieważ byłaby możliwe, żeby ten taki domowy gad, tak się mówiło czasami, a tu nie chodziło o gada w sensie jaszczurki, tylko o gadzinę, żeby to mogło jej zaszkodzić, dlatego tych zwierząt się nie zabijało, one sobie później dożywały starości.
O ile oczywiście no, nie spadło na nie coś złego, co mogło spaść na tych domowników. Ale one miały to przejąć, więc wpuszczało się do domu najpierw te zwierzęta, często się je zamykało na kilka nocy i wierzono nawet na przykład, że jeżeli kogut zamknięty w nowym domu nie zapieje, to nie zapieje tylko dlatego, że spotkał tam diabła i ten diabeł go na tyle wystraszył, że, no, że ten kogut jakby zapomniał czy ze strachu nie zapiał. Dlatego to było bardzo interesujące, znaczy to było bardzo ważne, żeby tego koguta słuchać. No, a później był to zły omen, jeżeli on faktycznie nam w tym domu nie zapiał. Co ciekawe też, jeżeli chodziło później już o samą przeprowadzkę, to też nie było tak, że po prostu sobie wchodzimy i możemy od razu zamieszkać. Potrzebny był też no, rytuał. Pierwszym meblem, który wnosiliśmy do domu, był oczywiście stół. Ten stół w czasach naszych przodków, on nie pełnił takiej funkcji jak dzisiaj, że my sobie przy stole siadamy, czytamy gazetę, jemy sobie śniadanko i generalnie no, jest takim po prostu zwykłym meblem. Stół był kiedyś takim bardziej domowym ołtarzem. On miał wiele wierzeń było związanych ze stołem. On miał specjalną funkcję, znaczy specjalne miejsce w tych wierzeniach naszych przodków. A jedzono przy nim bardzo rzadko, na przykład właśnie przy okazji jakichś dużych świąt. Jedzono przy nim przy okazji no, właśnie i rodzinnych świąt, i zarówno jakichś takich cyklicznych. Ale właśnie przy stole się też na przykład modlono, przy stole na przykład, jeżeli ktoś nie potrafił skonać, bo to dla naszych przodków też była ważna sprawa, żeby jeżeli ktoś już był, no, że tak brzydko powiem, na wykończeniu, to żeby tą śmierć miał taką w miarę szybką i bezbolesną, też na przykład kładziono głowę na stole, wtedy miało to przynieść szybką śmierć, więc ten stół no, nie był takim typowym meblem. I on wchodził do domu jako pierwszy. Razem z stołem ze stołem się wnoszono chleb, sól, cukier często też. No i skrapiało się wodą święconą wszystkie kąty domu, żeby ewentualnie z nich diabła wygonić. Co ciekawe, ci bogaci mogli sobie zaprosić księdza, który przyszedł specjalnie na wprowadziny i wtedy on tego dokonał. Ci biedniejsi kropili wodą święconą sami, a ksiądz po prostu poprawiał przy okazji kolędy, jak przychodził w ciągu roku. No i co ciekawe, często też wtedy urządzano imprezę z tańcami, tak zwane deptowiny, no bo to klepisko, które było, nie było jeszcze specjalnie udeptane, więc żeby je przygotować odpowiednio, no to wtedy deptano i właśnie tańczono na klepisku bocymi stopami i w ten sposób się to przygotowywało. Przejdźmy natomiast teraz do takiej typowej architektury tego mieszkania, bo to w jaki sposób były ułożone pomieszczenia w budynku w tej chwili, na tą chwilę, jest bardzo ważną rzeczą, żeby podjąć taką decyzję. W dawnych czasach, jeszcze powiedzmy XI-XII wiek, wiemy o tym na przykład, że żywy inwentarz był razem z ludźmi w jednym domu. Dlaczego? Żeby było cieplej. Nawet ta gnojówka, która zaczęła fermentować, ona też wytwarza podczas fermentacji dosyć spore ilości ciepła, które pomagały przetrwać zimy albo wczesne wiosny i tak dalej. Czy w XVIII-XIX wieku też jakoś architektonicznie podchodzili do pomieszczeń, rozmieszczenia ich? Mhm. Znaczy to, co pan powiedział, co dotyczyło się jeszcze średniowiecza, ciągle w XIX wieku jak najbardziej występowało. Kiedy budowano domy, to bardzo często część tego domu była przeznaczona na chlewik albo na stajnię, ponieważ te zwierzęta no, dalej mieszkały z ludźmi pod jednym dachem. Już czasami, nie, czasami ciągle jeszcze w tym samym pomieszczeniu, ponieważ w wielu chałupach, może bardziej góralskich, ale nie tylko, istniało takie coś jak corek, kiedy na przykład zimą się by urodziła jakaś, nie wiem, krówka czy jakaś inna owieczka, to zabierano ją do domu i często w izbie razem z gospodarzami ona sobie przez te parę miesięcy żyła po to, żeby nie zmarniała gdzieś tam w chlebiku, który był bardziej, czy generalnie chałupa też tutaj była słabo ogrzewana, ale w którym było zimniej. Często na przykład właśnie kury też zabierano ze sobą do domu na zimę i czasami bywało tak, że faktycznie w jednej izbie. Ale praktycznie w każdej chałupie bywało tak, że mieliśmy, że mamy chlewik razem pod, znaczy przesadziłem, że w każdej chałupie, ale w bardzo wielu chałupach jest tak, że mamy
chlewik pod jednym dachem razem z gospodarzami. I te zwierzęta, szczególnie na przykład konie, które były bardzo cenne, bardzo ważne, to one mieszkały z gospodarzami. My mamy taki trochę może niezbyt śmieszny, ale żart muzealny, że zawsze mówimy, że dobry gospodarz to zawsze w razie pożaru ratował najpierw konia, później żonę, a później dopiero dzieci. Ale to nie znaczy, że żona była mniej ważna czy tam coś, tylko żona od konia jest na pewno mądrzejsza i żona potrafi wyjść sama i może przy okazji uratuje jakieś dzieci, a jeżeli nie, to akurat te dzieci no niestety były mniejszą stratą niż ten koń, który pracował na całą rodzinę. On nie tylko ciągnął wóz, ale też orał pole, bez niego by groził wszystkim głód, więc tego konia no, ratować trzeba było. Więc to mamy jakby jedną sprawę. Druga sprawa jest taka, że oczywiście zależało to od zamożności. Ci bogaci budowali sobie chałupy, które były dość duże, miały kilka pomieszczeń, miały osobne gdzieś tam jakieś komórki. No i bardzo często właśnie ten wspomniany już chlewik, bo to również bogaci. Oni mogli mieć na przykład chlewik na zewnątrz dla świń czy tam dla innych zwierząt. No i właśnie taki on, dzisiaj byśmy powiedzieli, stajnie dla konia, który mieszkał z gospodarzami. No a biedni, w ogóle ci całkiem biedni, no to tak zwani komornicy, oni mieszkali u kogoś. Nie mieli swoich domów, mieszkali u kogoś i często u tego kogoś pracowali. Ale mogło też się tak zdarzyć, że oni mieli swoje pole, a jakieś malutkie poletko, a i tak mieszkali u kogoś innego. A tacy chłopi, którzy no, mieli już swój własny dom, ale mimo to byli dość biedni, no to często mieli chałupę z jedną izbą tylko, ewentualnie z jakimś takim przedsionkiem. No i była jedna izba, w której robiło się wszystko. Gotowało, jadło, spało, tam się całe życie rodziny toczyło. No i do tego jeszcze często jakaś komórka, w której, żeby można było uchnąć zapasy czy inne potrzebne sprzęty. Chcemy tak troszeczkę bardziej szczegółowo. Od dawien dawna, już nawet od czasów neolitu, ludzie zbierali się przy ogniu, opowiadali sobie tam opowieści, jedli, przygotowywali jedzenie. Przechodząc do czasu średniowiecznego, chyba to samo się działo. Ludzie spotykają się w dalszym ciągu przy ogniu, przygotowują przy nim jedzenie. Przechodząc jeszcze dalej, XVIII-XIX wiek, w dalszym ciągu ludzie spotykają się przy ogniu. Jest XXI wiek i największe imprezy kończą się w kuchni. Co jest z tym pomieszczeniem fantastycznego, że ludzie lubią spotykać się w kuchni, tam gdzie się jedzenie przygotowywuje. I jak to wyglądało, XVIII-XIX wiek, może nawet i XX? Czy kuchnia była czymś specyficznym, czy ustawiano się tam rzeczy w sposób, nie wiem, odgórny, ktoś im przekazał taką tradycję? Mówimy ogólnie, że kuchnia to serce domu, prawda? Często jest tak, że no nie tylko imprezy, całe życie się tam toczy, ale faktycznie musimy się w ogóle zastanowić, od kiedy mamy takie coś jak kuchnia, czyli osobne jakby pomieszczenie do przygotowywania pokarmu, bo wcześniej mamy generalnie izbę, która jest wielofunkcyjna, w której się też no, śpi, pracuje czasami i robi się generalnie wszystko, ale obojętnie, czy to mówimy o takiej izbie, kiedyś mówiło to na przykład izba czarna od dymu, jeżeli mieliśmy na przykład w ogóle piec taki kurny, który nie miał wylotów kominowych. Obojętnie, czy to będzie taka izba czarna, czy to będzie właśnie już normalna kuchnia, no to faktycznie jest tak, że jest to no, pomieszczenie, bez którego sobie nie wyobrażamy życia. Możemy mieć dom bez sypialni, ale domu bez kuchni nie będziemy mieli, prawda? Więc to jest, no, możemy mieć najpierw jakiś szałas albo schronienie, ale bez tego to się po prostu nie da żyć. Więc ta kuchnia była, ona ma faktycznie dużo różnych takich zwierzeń i zwyczajów związanych z umiejscowieniem, ale właśnie najciekawsze z nich to są wtedy, kiedy nie mówimy jeszcze o jakimś takim typowym pomieszczeniu kuchennym, stricte kuchennym, że to jest tylko kuchnia, tylko kiedy było jeszcze takie połączenie właśnie tej kuchni razem z izbą, kiedy to była taka izba, w której się robiło wszystko, to wtedy o tyle było ważne to, że wtedy można by ten dom podzielić na takie jakby sakrum i profanum, znaczy tą izbę podzielić na sakrum i profanum, ale nie profanum w sensie czegoś złego, nie jakiegoś, no nie wiem, święty i diabelski, albo dobry i zły, tylko bardziej takiego odświętny i codzienny, albo taki bardziej sakralny i świecki. I wtedy mamy część tego pomieszczenia, która będzie odświętna, czyli to będzie właśnie tak zwany święty kąt, tam będą obrazy świętych, tam będzie stół, tam czasami też będzie okno pełniło taką funkcję trochę inną niż dzisiaj. A druga część, właśnie ta taka świecka, no to będzie część, w której stał piec. Tego pieca my, z jednej strony nasi przodkowie się go trochę bali, no bo piec jest związany z ogniem, jeżeli mieszkamy w chałupie drewnianej, no to wiadomo, się trzeba tego obawiać.
ale obawiali się też go dlatego, że przez ten piec, no, ogień również jest związany z piekłem, z mocami piekielnymi, mogło coś niedobrego do tej chałupy przyleść. Albo mogła czarownica przez komin wlecieć, albo mógł szczególnie przy takim na przykład z pieca kurnego, kiedy mamy takie jakby palenisko, bardziej mógł ten diabeł wyleść. Dlatego też no, my musimy pamiętać o tym, że te chałupy, które my mamy w skansenie, w których mieszkali nasi przodkowie, to z jednej strony były domy wielopokoleniowe, czyli tak długo jak babcia z dziadkiem żyli, to oni prawdopodobnie w tej chałupie jeszcze sobie mieszkali. A oprócz tego były to też domy wielodzietne, znaczy rodziny wielodzietne. Nie tak w dzisiejszym naszym tego słowa znaczeniu, że mamy trójkę dzieci i to już jest dużo. Wtedy dzieciaków było z 8, było z 10 i to nie było niczym szczególnym. Szczególne było to właśnie, jak dzieci było tam na przykład tylko dwójka. To wtedy się zastanawiali, co jest nie tak z tą rodziną. I ci ludzie musieli się wszyscy gdzieś pomieścić. Więc oni spali naprawdę, spali na kupie, spali w łóżkach po dwie osoby, jedna w nogach, druga od poduszek, że tak powiem. I to tylko ci już mieli przywileje, że mieli własne łóżko, spali na ławach. Dzieciaki na przykład, zawsze pokazujemy to zwiedzającym, że mamy taki jakby cykl ewolucyjny, że najmłodszy śpi w kołysce, trochę starszy śpi na piecu razem z babcią i dziadkiem po to, żeby jeżeli coś wyjdzie z tego pieca, coś złego, to żeby dopadło tego na przykład tam czterolatka albo tą babcię z dziadkiem, która pracuje mniej niż na przykład już tam dorastający chłopak, który ma 15 lat. Ci nasi przodkowie byli bardzo pragmatyczni w tych kwestiach. No i ten piec był też takim miejscem szczególnym. Z jednej strony niebezpiecznym, bo właśnie coś nam mogło z niego złego wyleźć. Z drugiej strony niezbędnym, no bo trzeba było się przy nim i ogrzać i przygotować sobie pokarm. Ale też ten piec miał też takie znaczenie, że na przykład kiedy kupowano nowy inwentarz, czy to była kura, czy to była na przykład jakaś świnia, do tego tam świnie podnosiło się na wysokość pieca i mogło się rośnie tak duży jak ten piec. A kurę się ocierało pazurkami, żeby była związana z ogniskiem domowym, żeby za daleko nie odchodziła, żeby z nami też chciała, znaczy żeby została z domem, żeby jej tam nic się złego nie stało. Także no, to sakrum i profanum pod względem codzienności i jakby takiej sfery codziennej i sakralnej, trochę zakazanej i używanej, to jak najbardziej takie funkcjonowało w życiu naszych przodków. Ale jeżeli chodzi o bardziej szczegółowe jeszcze podejście do pieca tego, bo to było dosyć wyjątkowe miejsce, w sumie to od wielu tysięcy lat tam, gdzie się przygotowywało to jedzenie, to jednak było no, coś wyjątkowego niesamowicie. No i jak wcześniej wspomniał pan, że są oczywiście ofiary zakładzinowe przy budowie już domu, a czy takich rzeczy się nie stosowano także przy budowie pieca, czy zdunowie to nie byli ludzie obdarzeni magicznymi mocami, którzy mogą na przykład zakleić domowników albo spowodować śmierć w zagrodzie? Z Dunowie chyba nie byli aż tak śmiertelni, jak mogli być cieśle. I oni chyba nie byli tacy groźni, ale spotkałem się faktycznie z tym, że przy tym piecu przy budowie pieca się składało jakieś ofiary, czy przygotowało specjalnie to miejsce. Również mam taki całkiem ciekawy fragment z podręcznika Dobrej Spowiedzi. To jest takie źródło napisane przez mnicha Rudolfa z Rud Raciborskich, czyli no tutaj od nas ze Śląska. Nazywa się to Summa de Confessionis Discretione, tak po łacinie, ale można to też znaleźć w internecie fragmenty jako katalog magii Rudolfa, bo takie coś się też funkcjonuje. Są pewne wątpliwości, czy ten Rudolf faktycznie żył w XIII wieku, czy trochę później. Są też wątpliwości, czy faktycznie był z Rud Raciborskich, czy nie gdzieś tam z Niemiec. Ale jakby ten fragment, który przeczytam, całkiem to dobrze oddaje. W nowych domach, albo w takich, w których mają od nowa zamieszkać, zakopują do ziemi w różnych kątach mieszkania, a czasami za piecem garnki wypełnione różnymi rzeczami na cześć bogów domowych, których powszechnie nazywają opiekunami domu. Dlatego nie pozwalają nigdy za piec niczego wylewać. Czasami rzucają tam coś ze swoich pokarmów, aby byli dobrze usposobieni do mieszkańców domu. Czy nie powinniśmy tego nazywać bałwochwalstwem? Oczywiście mnich Rudolf może mówić bałwochwalstwo, zabobą i tak dalej, bo on się stara z tym zabobonem walczyć, ale no faktycznie... No już już Kościół akurat katolicki z tym walczy od samego początku, ale no mamy sygnały, że faktycznie już w średniowieczu było to zauważane i nasi przodkowie robią tak od wielu setek lat.
Święty Kąt. Wspominał Pan o tym Świętym Kącie i większość ludzi wie o tym, że no, na wsiach, szczególnie właśnie XX czy tam XIX wiek, a może nawet i wcześniej, ten Święty Kąt występował. Tam się wieszało figury świętych, no różnego rodzaju rzeczy, na przykład na Ukrainie ręczniki obrzędowe tam się wiesza. Czy to jest typowo chrześcijańskie, czy może jednak ten Święty Kąt przybył do nas, do Słowian z wieków wczesnego średniowiecza albo wcześniej? Trudno powiedzieć, czy to jest, znaczy inaczej, może powiem tak. Jeżeli mówimy o wierzeniach ludowych, to chyba nie możemy o żadnym wierzeniu powiedzieć, że on jest typowo chrześcijański i że tak coś wprowadzi, no bo jeżeli mówimy, że coś typowo chrześcijańskie, to powinno być wprowadzone odgórnie przez Kościół. Tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast jeżeli chodzi o wierzenia ludowe, to one wszystkie trafiły na grunt taki, który gdzieś tam już wcześniej był. To nie jest tak, że tutaj nagle przed chrztem Polski nie było nikogo, albo ci poganie w nic nie wierzyli, tylko oni mieli swój własny panteon bogów. A kiedy przyszło chrześcijaństwo i zaczęło nauczać, no to też oni musieli jakoś nauczać tych ludzi poprzez analogię. Więc dużo świąt zaadoptowali i w momencie, kiedy były święta słowiańskie, to wtedy, znaczy może ogólnie święta pogańskie, to wtedy mamy święta kościelne. Mamy też wiele zwyczajów, które zostały właśnie jakby trochę na ten katolicyzm, czy tam na chrześcijaństwo, trochę przerobione z tych zwyczajów dawnych. Także myślę, że to nie jest tak, że to jest, że o czymkolwiek możemy mówić, że jest typowo chrześcijańskim, natomiast wszystkie te rzeczy są trochę pomieszane i poplątane z tymi wcześniejszymi wierzeniami. Jeżeli chodzi o ten święty kąt, to właśnie mamy tam zawsze obrazy świętych, mamy krzyż, oczywiście w zależności od zamożności domu, tego jest więcej albo mniej. No i on miał chronić wszystkich domowników przed tym, co na zewnątrz. W ogóle musimy się zdać sprawę z tego, że nasz dom, to co mamy w środku, jest oswojone i jest w miarę bezpieczne. Zagroda też jest jeszcze dość bezpieczna, przez to też między innymi, że podczas budowy zagrody często się na przykład obchodziło albo oborywało pługiem, ale generalnie ta nasza zagroda jest jeszcze miejscem w miarę bezpiecznym. A im dalej, jeżeli już wychodzimy na pole, jeżeli idziemy gdzieś koło jakiegoś stawu albo jesteśmy w lesie, to możemy spotkać dużo różnych duchów, strachów, demonów, można nawet powiedzieć, które mogą temu człowiekowi albo pomóc, albo szkodzić. Częściej szkodziły, bo to takie przecież demony, niż pomagały, ale faktycznie ten nasz dom i nasze obejście dzięki temu świętemu kątowi jest bezpieczne. Akurat w Polsce to ja się nie spotkałem z ręcznikami, czy z jakimiś takimi makatkami. Jeżeli makatki były, to były jakieś takie scenki codzienne, ale myślę, że jak najbardziej na Słowiańszczyźnie, gdzieś tam dalej na wschodzie, to się mogło pojawić, bo te, nie ma jednego jakby podręcznika kultury ludowej, który czytali nasi przodkowie i się do niego stosowali, tylko to wszystko ma wspólne korzenie, ale trochę się gdzieś tam po drodze zmieniało. Na przykład przy budowie domu na wschodzie Słowiańszczyzny w miejscu świętego kąta przyszłego stawiano albo krzyż, to już trochę później, albo sadzono drzewko młode. I to też miało jakby, znaczy to drzewo później już w momencie, kiedy dom był gotowy, to się ścinało. Także te zwyczaje były trochę inne w niektórych miejscach, ale generalnie no, święty kąt w każdym domu musiał być i w tym świętym kącie też musiał być stół. To się zaczęło zmieniać pod koniec XIX wieku. Wtedy stół jakby wyszedł nam na środek izby i przestał być takim ołtarzem jakby typowym. On dalej był miejscem bardzo ważnym, dalej nie można było na nim siadać, nie wiem, położyć czapki, kluczy, o położeniu nóg na stole, to nikt nawet by nie pomyślał wtedy, ale on już jakby wyszedł ze świętego kąta i był używany tak powszechniej. A gdzieś tam jeszcze do połowy albo do trzeciej ćwiartki XIX wieku ten stół zawsze stał w świętym kącie. No i to było takie jakby miejsce, które oczywiście to nie było związane z żadnym prawem, ale tradycja mówiła, że tak powinno być i tak w każdym domu było. Że to takie podejście akurat oni mieli do tego stołu. Ja pamiętam jeszcze z dawnych lat, że babcia nawet moja mówiła, żeby nie uderzać ręką w stół, bo pod stołem przodki śpią. Żeby ich nie budzić, niech oni sobie tam śpią. To się jakby bardzo z tym zgadza, z tym, co gdzieś tam mamy napisane w różnych źródłach, że faktycznie było tak, że też na stole nie można było, znaczy nie można było kroić na stole. To dzisiaj nam się trochę nie mieści w głowie, ale rzadko kiedy to krojono.
jeszcze kiedy wtedy on stał w świętym kącie, albo nie kładziono na nim ostrych przedmiotów, po to, żeby nie skaleczyć tych właśnie przodków, bo to myślę, że o tym będziemy jeszcze rozmawiać, którzy ten stół mogli zamieszkiwać. Albo nie można było tam czegoś, starano się nie wylewać, na przykład dziecka nie przywiono na stole, po to, żeby nie obrazić tych przodków, którzy faktycznie też w tym stole mogą przebywać. Dokładnie, no ale co, zrobiliśmy już cały dom, mamy dom postawiony, są już drzwi, jest więźba, dach, stół w nim. Wszystko ładnie, pięknie działa, trzeba by było zabezpieczyć ten dom w jakiś sposób. No i od czego można było? Od pożaru, od pioruna, od zarazy, od śmierci nagłej, bo to też było bardzo, bardzo złe. W jaki sposób? Sposobów było bardzo dużo. Niektóre byśmy powiedzieli bardziej chrześcijańskie, inne byśmy powiedzieli bardziej pierwotne, słowiańskie czy tam pogańskie. Niektóre się z dzisiejszą techniką trochę zgadzają, inne nie za bardzo. Ale na przykład przed piorunami ma chronić leszczyna, bo pod leszczyną się kiedyś podobno schroniła Matka Boska. I w leszczynę nie trafiają pioruny, więc sadzono koło domu leszczynę. Z drugiej strony, właśnie powiem, że odwrotnie, sadzono koło domu drzewa, które szybko rosną, żeby były wysokie, żeby jak już ma trafić piorun, to żeby ściągnęło to drzewo, a nie nasz dom. Więc tutaj mamy takie coś. Mamy na przykład krzyżyki z palm wielkanocnych. Z poświęconej palmy wielkanocnej robiono krzyżyki, które używały się do wielu różnych rzeczy, na przykład do tego, żeby ustawiano je na polach, żeby nam dobrze plony rodziły, ale bardzo ważne było właśnie też to, żeby je powiesić koło drzwi, żeby nie ściągały nam piorunów, żeby dom nie ściągał nam piorunów. Oczywiście gromnice, czyli to, co jeszcze przetrwało całkiem długo, stawiano w oknach w czasie burzy. Ja na przykład też pamiętam, jak mi jeszcze babcia mówiła, żebym nie stał koło okna w czasie burzy, bo ściągnę piorun i mnie piorun zabije. Więc mamy tego typu rzeczy, które miały chronić przed piorunami. Jeżeli chodzi o ogień, to samego ognia oczywiście się bardzo bano, ale ja tu nie bardzo kojarzę coś, co mogło chronić przed ogniem, bardziej to, jeżeli już się nam dom zapalił. To wtedy mieliśmy na przykład chleb świętej Agaty, poświęcony w dniu świętej Agaty, jeżeli się go wrzuciło do ognia, to on miał szybko spłonąć. Oczywiście nie znaczyło to, że tam rzucano wszystkie kromki chleba z okolicy, kto miał, i nie gaszono wodą, tylko oczywiście gaszono tak, jak na ile się dało, a to jakby miało pomóc w szybszym ugaszeniu. Ale co ciekawe, jak szybko płoną takie domy, to jest może taka trochę historia przekazana mi ustnie, więc mogło jeszcze trochę rozmyć to wszystko w czasie. Zanim jeszcze zacząłem pracę w muzeum w 2000 roku, tutaj u nas w jedną ze shop trafił piorun. I ona zdążyła się spalić na tyle szybko, że strażacy, my akurat tutaj w Chorzowie mamy bardzo niedaleko straż, kiedy oni przyjechali, to już było w takim stopniu, że tylko polewali do budynki dookoła wodą, żeby one nie zdążyły spłonąć. No i tak nie wszystko się tutaj udało, więc te domy się płonęły naprawdę bardzo szybko. Więc tutaj, jeżeli już się zapalił, to rzadko kiedy można było ten dom faktycznie uratować. Ale generalnie chroniło to, co było poświęcone, czyli przy rozmaitych różnych okazjach, na przykład przy Wielkanocy z korupkami z jajek wielkanocnych się na przykład dodawało do paszy zwierząt, żeby te zwierzęta też miały trochę więcej tego poświęconego zdrowia, siły i żeby się ich zło nie imało. Święconą kredą na przykład robiono znak krzyża na przykład na głowie krowy, można było zrobić na jej łbie. Święcone bazie w niedzielę palmową miały chronić przed chorobami gardła. Także tego była cała masa różnych wierzeń, które miały chronić domowników przed generalnie wszystkim, co złe i co nieznane. No bo tak jak musimy pamiętać, oni nie znali tak techniki jak my dzisiaj i oni ten świat interpretowali na swój sposób, więc właśnie przede wszystkim chronili się albo za pomocą jakiejś magii i rytuałów, albo kiedy już coś złego się przytrafiło, to wtedy często czerpali jakąś wiedzę z medycyny ludowej, która mimo wszystko myślę, że dzisiaj też nie powinna być lekceważona, bo dużo leków, które mamy, to się opiera na tych dawnych ziołach i na tym, co nasze prababcie i praprababcie wiedziały. No nie dało się zabezpieczyć tego domu tak całkowicie, w 100%, żeby nic tam złego nie weszło albo nikomu się nic nie stało.
i różnego rodzaju demony do tego mieszkania, do tego domu wchodziły i mieszkały, czy tam na zapiecku, czy za samym piecem, w różnego rodzaju kątach. I nasi przodkowie je troszkę udomawiali, żeby ten szkódny niesamowicie demon z krzat, który mógł na przykład mleko siąść albo popleść kołtuny we włosach, jednak żeby stał się czym takim domowym, dobrym demonem. Jak to się robiło i co to w ogóle były za demony? Mhm. W ogóle ja spotkałem się z takim zdaniem, że przed szkodliwą działalnością istot demonicznych czy tam zaświatowych nie chroniło się unikając ich, tylko wbrew przeciwnie, jak najczęściej się z nimi kontaktując i je tak jakby trochę oswajając. Więc to jakby się tutaj zgadza, ale moglibyśmy te takie demony, które pojawiają się u nas w domu, w chałupie, w zagrodzie, podzielić na takie jakby trzy główne kategorie. Znaczy pewnie tych podziałów można byłoby więcej wymyśleć, ale jeżeli chodzi o ich nastawienie do domowników, no to mamy z jednej strony dusze zmarłych przodków, opiekunów domu, ale to też należy zaliczyć nie tylko tych naszych zmarłych przodków, ale też na przykład świętych i Matkę Boską i czasami Jezusa. Ale chodzi mi tutaj o istoty, które zamieszkują dom, z tym domem są związane, które generalnie są nastawione przychylnie do mieszkańców i jeżeli kogoś ukarają, to tylko za jakieś lekceważenie. I one generalnie z tego domu obrażą się, my je jakoś przebłagamy i one zostaną z nami na zawsze. To takie demony najbliższe ludziom. Mamy też demony domowe, takie jak na przykład upożęta, jak koboldy niemieckie, albo gdzieś tam na przykład bardziej w stronę wschodu domowiki czy tego typu stwory. To są demony, które generalnie człowiekowi też nie są wrogie. Zamieszkują domy dość często i dość powszechnie. Natomiast one, jeżeli się je obrazi, potrafią się z tego domu wyprowadzić, więcej nie pojawić. Na co dzień są ludziom przychylne i często pomagają, ale jeżeli się im bardzo podpadnie, no to potrafią zaszkodzić. No i trzecia ta grupa, czyli takie typowo wrogie demony, jak na przykład zmory, które jeżeli już się pojawiają w domu, no to po to, żeby tych mieszkańców jakoś utrudnić im życie, zamordować też, czy zaszkodzić w inny sposób. I bardzo rzadko, ale też się zdarza, że na przykład oddadzą człowiekowi jakieś usługi, na przykład utopce czasami były takie, że jak miały kaprys, to potrafiły ludziom pomóc, a kiedy indziej potrafiły wciąć pod wodę i udusić. No i tak, jeżeli mamy tych zmarłych przodków, no to znaczy ten kult przodków to się między innymi w dziadach wyrażał, w tym, że nie chodzi mi tak właśnie o tych dziady Mickiewicza, tylko o te takie, które się zdarzały parę razy w roku, kiedy się urządzało specjalne uczty dla naszych przodków, kiedy się jakby obcowało z nimi, mimo że ich nie było widać, ale jadło się, zostawiało się czy to czasami osobne, wolne miejsce, czy to na przykład później resztki ze stołu się zostawiało, żeby sobie mogli nasi przodkowie no też trochę spożyć. No i to mamy jakby tą taką pierwszą kategorię. Druga kategoria jest o tyle ciekawa, że tutaj mamy już wiele takich istot, które które są generalnie bardzo do siebie podobne, a czasami inaczej się nazywają, jeżeli chodzi o region geograficzny, bo generalnie czy to będzie kobold, który właśnie gdzieś tam bardziej na terenach niemieckich, czy to będzie uboże tutaj dla nas, bardziej charakterystyczne dla Polski, czy właśnie jakiś chowaniec, który mieszka na piecu, gumiennik, który mieszka na gumnie w stodole, czy to będzie domowik, który mieszka gdzieś tam w ruskiej chacie, czyli w domu, no to są demony, które jeżeli się o nie dba, no to one będą nam spożyć, nam będą pomagać, ale mogą przy okazji trochę sąsiadom zaszkodzić. Na przykład są takie demony, które pójdą do sąsiada, ukradną mu trochę zboża, nam przyniosą, albo jak mu zobaczą, że tam jakieś pieniądze leżą niepilnowane, no to zabiorą jemu, przyniosą nam. No i myślę, że też był taki trochę sposób, na który nasi przodkowie tłumaczyli, dlaczego jedni mają więcej, a inni mają mniej. Że no nie dlatego, że ktoś jest bardziej pracowity i więcej robi i ma więcej siły, tylko dlatego, że no jemu tam demon pomaga, więc dlatego jest lepszy od nas. No a oprócz tego właśnie ta jakby trzecia kategoria, to te złe demony, ich też mamy dużo. One, znaczy
ich w domu może nie mamy aż tak dużo, ale one są w całym otaczającym nas świecie. I od czasu do tego domu, do tej zagrody zajdą, chociaż nie powinny, bo ten nasz dom jest chroniony przez święty kąt, przez inne zabiegi. Ale czasami się zdarza. Taka zmora na przykład, to była dusza osoby, która często sobie w ogóle nie zdawała sprawy z tego, że jest zmorą. Czasami się mówiło, żeby taką zmorą zostać, to wystarczyło przejęzyczenie przy chrzcie. Jeżeli ktoś przy chrzcie nie powie zdrowaś Mario, tylko zmoraś Mario, no to chrzczone dziecko miało zostać zmorą. Albo jeżeli była siódma córka, no to ona prawdopodobnie została zmorą. A już siódma córka siódmej córki, to już na bank pewne, że będzie tam zmorą. I ta osoba często podczas snu, nie wiedząc o tym, opuszczała swoje ciało, błąkała się po wsi, no i siadała ludziom na piersiach, dusiła śpiących, no i w ten sposób powoli wyduszała z nich życie. Tak sobie niektóre choroby tłumaczyli nasi przodkowie. Z drugiej strony mamy na przykład utopca, który generalnie siedzi sobie w swoim jeziorze czy tam rzece, zwodzi na manowce pijanych najczęściej albo dzieciaki, ale no nie zawsze, który wciąga ich później pod wodę, dusi i zamyka dusze ludzkie w słoikach, bo tak często utopcy robiły. Ale okazyjnie potrafi na przykład sobie przyjść do zagrody, coś tam czasami pomóc. Czasami nawet nieszkodliwie i nie żądając nic w zamian. I zostawia po sobie tylko na przykład mokrą kałużę i później mogliśmy po tym poznać, że to był utopiec. Więc jakby mamy to. Ale były też takie demony, które można sobie było samemu jakby wyhodować. To jest trochę takie makabryczne, ale mamy takiego demona, który się nazywa Kłobukiem. I to też był taki demon, który no właśnie był dobrym duchem, opiekunem domu, pod warunkiem oczywiście, że się o niego dbało. I ten Kłobuk czasami akurat na Śląsku się też pojawiał pod postacią takiej jakby zmokłej kury. Trzeba było przygarnąć kurę do domu, jeżeli się gdzieś w ogóle jakaś taka zdarzyła się nam kura spotkana, nie nasza, to ją koniecznie trzeba było wziąć do domu i mieć nadzieję, że ona zostanie tym Kłobukiem. Ale był też taki bardziej makabryczny sposób, no bo jednym z tych takich miejsc granicznych przy budowie domu ważnym, czyli właśnie progiem, pod progiem zakopywano dzieci, które umarły nam, zanim zdążyliśmy je ochrzcić. Niestety no, w dawnych czasach to było dość często się zdarzało. I takie dziecko z racji na to, że było nieochrzczone, ono nie mogło spocząć na cmentarzu. No a oczywiście no, coś trzeba było z nim zrobić, a ten próg był bardzo dobrym miejscem na takie, no, po to, żeby to dziecko tam pochować. I jeżeli, znaczy mogło się zdarzyć tak, że po 7, tu jest ważna cyfra 7, ale to mogło być 7 miesiącach, dniach, a nawet i latach, miało się to dziecko odezwać spod tego progu i krzyczeć, wołać, że chce chrztu. Jeżeli mu się tego chrztu nie dało i się powiedziało, że będziesz Kłobukiem, to ono się miało zamienić w tego Kłobuka, czyli takiego ducha raczej niespecjalnie widocznego, także on nie wyglądał jakoś makabrycznie. Czasami wyglądał jak właśnie jak ta zmokła kurka, czasami jak jakiś ognisty smok, ale on opiekował się domem, opiekował się nami. Czasami coś sąsiadom podkradł po to, żebyśmy mieli więcej. I bywało też czasami tak, że on generalnie był niewidzialny, ale w momencie, kiedy wracał już z łupem, tak to nazwijmy, od sąsiada, to sypał złote czy tam płonące iskry. Jeżeli ktoś z sąsiadów by go zauważył i by powiedział pokaż, ale w sensie tutaj, w sumie tutaj nie wiadomo, czy to chodzi pokaż, w sensie pokaż skąd, dokąd lecisz, czy pokaż ukaraj, w sensie ukaż ukaraj, no to miała chałupa nasza zapłonąć, się spalić, a ten Kłobuk miał się przeprowadzić właśnie do sąsiada i tam sobie u niego żyć i jemu pomagać. Oczywiście trzeba było o niego dbać, dawać mu tam czasami jakieś mleko gdzieś zostawić na strychu albo coś takiego, no ale to był taki duch no, przyjazny, którego można było sobie samemu wyhodować. Co prawda w taki trochę niezbyt przyjemny sposób, ale było to możliwe. Na Śląsku był też taki demon zwany Jaroszkiem. On potrafił przybierać różne postacie, ale głównie takich zwierząt, które występują w lesie. Czyli mógł być kuropatwą, mógł być bażantem, zającem. I on wodził ludzi na manowce. Wciągał gdzieś tam na bagna, żeby ludzie się zagubili, ale jeżeli się go udało złapać, to on bardzo łagodniał, przyprowadzony do domu, stawał się też takim no właśnie trochę, powiedzielibyśmy, opiekunem. Gonił myszy, gonił karaluchy, dbał o to, żebyśmy mieli
dużo wszystkiego, opiekował się dziećmi i był też takim dobrym duchem. Natomiast no, musimy pamiętać o tym, że tych istot demonicznych było bardzo dużo, ale w domu były te dobre, te oswojone, i dom był w miarę bezpieczny, a całe zło było jakby no, na zewnątrz. Nazw demonów domowych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja tutaj przekażę tylko i wyłącznie jedną, ponieważ mam w domu kota, który się nazywa Dytko. I to jest właśnie nazwa jednego z tych demonów domowych, który no, dokazuje, i to nawet bardzo, w tej chwili akurat śpi, jak to kot albo Dytko powinien. Jednakże podsumowując naszą całą rozmowę, pokazuje Pan nam naprawdę fantastyczny i przepiękny świat, nie tylko i wyłącznie rzeczywistej architektury, ale także i wierzeń związanych z tą architekturą oraz przedmiotami codziennego użytku, co większość ludzi może nawet nie zdawać sobie sprawy, jak ważną rzeczą był stół, próg, piec czy inne rzeczy, które na co dzień były używane. Ja osobiście proponuję wszystkim osobom, które słuchają tego wywiadu, do przejechania się do Muzeum Etnograficznego, w którym sam osobiście byłem i naprawdę bardzo polecam, ponieważ samo opowiadanie czy oglądanie obrazków, zdjęć no nie daje pełni możliwości obserwacji tego, co się dzieje w muzeum. Dlaczego? Zapach. Zapach tego drewna, tej historii, która się tam dzieje. A szczególnie teraz zapraszam, w okresie wiosennym, bo wydaje mi się, że wszystko tam w tej chwili kwitnie. Czy prawda? Tak, po tym czasie deszczy, który teraz ostatnio był, to przyroda faktycznie się rozbudziła i jest coraz ładniej. Ja akurat od wiosny jeszcze bardziej lubię jesień, kiedy to wszystko jest takie bardzo kolorowe i pięknie wygląda. Ale zapraszamy Państwa generalnie w każdym czasie i zimą jesteśmy otwarci. To się zmieniło parę lat temu, także zimą też można do nas przyjechać. Akurat teraz, w czasie, kiedy mamy trzecią falę pandemii, jesteśmy otwarci, mimo wszystko można do nas przyjść spacerowo i tak sobie mimo tych obostrzeń pooglądać nasze muzeum, także zapraszamy serdecznie. Kolejną rzeczą, którą można było tu się pochwalić, to jest to, że dużo ludzi chyba nie rozumie w ogóle założenia muzeum, bo muzeum to nie jest tylko i wyłącznie miejsce, w którym się ogląda różnego rodzaju eksponaty, akurat u Państwa to są eksponaty głównie architektury, które związane się z naszą kulturą, ale płacąc te kilkanaście złotych za wejście, my płacimy, żeby ta nauka się rozwijała, żeby ludzie powiększali swoją wiedzę na temat naszej kultury, sztuki i wszystkiego, prawda? Tak jest, no my jako dział nauki też staramy się, no nie tylko, znaczy musimy to wszystkim badać, prawda? Więc żebyśmy mogli mieli o czym opowiadać, no to ktoś to wcześniej musi zebrać, opracować i przygotować. My też prowadzimy badania. Mamy związane, znaczy jakby kilka takich głównych nurtów, no bo kultura ludowa jako taka jest ogromnie szerokim pojęciem i no nie można jakby specjalizować się we wszystkim. Także my mamy badania dotyczące genealogii chłopskiej. Mamy kilka takich cykli wydawniczych, gdzie badamy losy konkretnych rodzin, także były na to granty przyznawane, były i cały czas są pisane książki. Więc jeżeli ktoś by z Państwa miał coś ciekawego do opowiedzenia, to my chętnie tego wysłuchamy. Mamy też ostatnio prowadzone badania na temat pieśni zebranych przez profesora Adolfa Dygacza. Profesor Adolf Dygacz był takim znanym badaczem nie tylko śląskich pieśni ludowych. On jeździł po całym, po Śląsku, po Zagłębiu, ale i też dalej w Polskę. Zbierał pieśni śpiewane przez no, naturalnych jakby wykonawców, bo to on słuchał tych starszych ludzi, którzy mu faktycznie te pieśni śpiewali, które oni jeszcze usłyszeli od swoich dziadków i przodków. Więc jakby tym się zajmujemy, mamy akurat dość dużo opracowany już zbiór jego pieśni. Mamy też aktualnie w muzeum wystawę poświęconą profesorowi Dygaczowi, więc na nią zapraszamy. Staramy się też zbierać właśnie różne takie opowieści dotyczące różnych rzeczy. Mamy taką serię wydawniczą Jako dawniej bywało, gdzie o różnych rzeczach piszą książki już nie naukowcy, tylko piszą właśnie popularyzatorzy, którzy by chcieli, żeby te ich wspomnienia nie zaginęły. Więc tego typu rzeczy oczywiście staramy się nie tylko rzeczy naukowe, ale też i popularno-naukowe wydawać, także no jest tych rzeczy do nas, u nas całkiem dużo. Ale taka jedna książka, którą bym się chciał Państwu pochwalić,
to niedawno została wydana książka o fajczarstwie tutaj na Górnym Śląsku, ponieważ mało kto sobie zdaje z tego sprawę, że we wsi Zborowskie, niedaleko Lublińca, była sławna w XVII wieku na całą Europę fabryka fajek. Fajek glinianych, takich bardzo ciekawych, takich długich, one były no nie takie, jak my znamy z XX i XIX wieku. I ta fabryka, znaczy są badania poświęcone tej fabryce, my żeśmy, mamy przeniesiony jeden budynek z tej wsi do nas, także udało się nam wydać książkę poświęconą tej tematyce i to jest taki nasz najnowszy, można powiedzieć, bestseller. Także wszystkich zainteresowanych do tego odsyłam i gorąco polecam. Mówiąc jeszcze, zapraszam wszystkich do Muzeum Etnograficznego, ponieważ w tym momencie nie tylko, że zdobywamy gigantyczne ilości wiedzy poświadczone tym, co widzimy, ale jednocześnie stajemy się mecenasami kultury, co jest także podniesieniem naszej wartości społecznej. Ja się nazywam Szymon Gilis, Słowiańska Agencja Prasowa, a moim gościem dzisiaj był Przemysław Badura, więc dziękuję panu bardzo. No i mam nadzieję, że w przyszłości z powrotem się spotkamy i może porozmawiamy sobie o jeszcze bardziej szczegółowych tematach. Już bardzo dziękuję, mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy z państwa, również gorąco zapraszam do nas do muzeum. Dziękujemy bardzo.